Witam. Witam dzisiaj w ten piękny dzień, 21 lutego, 22 rok. Dzisiaj nagrywam z ręki, czyli ze sticka. Założyłem niebieską koszulkę. Nie wiem, coś mnie tak dzisiaj rano tknęło i sobie od razu przypomniałem, że no przecież ja mam niebiesko-turkusową aurę. No przynajmniej tak mi powiedziano. Ja aury nie widzę, to szczególnie u siebie. Ale tak mi powiedziano, że mam taką aurę, więc myślę, że tak jest. Chociaż nie wiem do końca. Dzisiaj chcę wam trochę powiedzieć o związkach, o relacjach. Zawsze rano, jak się tylko obudzę, mam najlepsze myśli. Mam takie myśli często nowe, świeże, których kiedyś nie miałem, jakieś takie retrospekcje, przemyślenia. Nie wiem, to przychodzi samo. Tylko że rano zawsze mamy coś innego. Pierwsza toaleta, takie różne rzeczy robimy wkoło siebie. I powoli to ucieka. A wtedy z samego rana powinienem albo pisać, albo nagrywać. A pisać mi się nie chce. O, przyszła i Sisi nawet tutaj, proszę bardzo, mój Sisiulek. Sisi! O, to jest moja Sisi tam z tyłu. Proszę bardzo. Moja Sisiulka. Spała na górze. Także dzisiaj jestem na niebiesko. Chciałem wam powiedzieć, że najciekawsze historie do opowiedzenia to są takie, których nie można powiedzieć. No tak to jest. No. Nie mogę mówić o historiach, które dotyczą osób trzecich. Mogę mówić tylko o sobie. A o sobie tylko samym trudno cokolwiek powiedzieć, bo zawsze są zaangażowane osoby inne. Jak wiecie, ja już mam dwa małżeństwa. Drugie moje małżeństwo. Ja kiedyś o tym mówiłem. Moja pierwsza, z pierwszą żoną, to wszystko wygląda na karmiczny związek, że my byliśmy sobie kiedyś w poprzednich życiach, żeśmy sobie ustalili. To był związek taki do przepracowania, do odbycia, nie wiem jak to, ale bo to trzy miesiące od dnia poznania się już byliśmy po ślubie. To dziwne było, prawda? Bardzo dziwne. Ale to było takie silniejsze ode mnie. No i ten związek się rozpadł po 5,5 roku. Dużo mnie nauczył. Dużo mnie nauczył. I nie mam absolutnie, kompletnie ani cienia żalu, pretensji do mojej byłej żony. To była lekcja. Dla mnie bardzo duża lekcja. Którą mam nadzieję, że odrobiłem. Ja mówię o tych ciekawych historiach, które najczęściej mamy i nie możemy o tym mówić. No są takie. Ale jak ja wam mówiłem, że moim przeznaczeniem mam to w karmie. Jest uzdrawianie związków. To jest moje przeznaczenie. No i tak się zastanówcie, kiedy może ktoś pomóc komuś w związkach, jak ma takie przeznaczenie. Oczywiście może mieć jakieś tam dary, no bo zawsze są potrzebne pewne dary do tego, prawda, żeby to móc robić. Ale musi mieć też i wiedzę. Na czym ta najczęściej wiedza jest oparta? Z książek się takich rzeczy nie wyczyta. Nawet jak się wyczyta, to jest sztuczne. I to tak nie działa, jeżeli tego nie przejdziesz. Jeżeli ty przejdziesz kilka lekcji, kilkanaście, jeżeli masz tak zwane ciężkie życie, to znaczy, że ty coś przerobiłeś, możesz coś na ten temat powiedzieć. Jeżeli autentycznie to przerobiłeś, czy przerobiłaś, to będzie czuć w twoim głosie, że ty nie ściemniasz, nie przypominasz sobie z książek, książkowych teorii, tylko
Mówisz to, bo wiesz, jak to jest. Związki nie są, to nie jest taka prosta sprawa. Ja najczęściej wam mówię, że waszym odbiciem waszego wnętrza, czyli to, co macie do przerobienia, to jest wasz partner czy partnerka. Że oni wam mówią po to, żeście się dobrali, żeby wzajemnie na siebie wpływać. Czyli jesteście dla siebie takim rodzaju lustrem. Chociaż to lustro to mi do końca nie pasuje, to słowo. Ale wy po to dotrzymaliście tą miłość, żeby mogła ona was wesprzeć w wybaczaniu i w przerobieniu tych procesów. Po prostu dobieracie się na zasadzie pasujące dziurki od klucza. Ale jak każda teoria, chociaż najpiękniejsza, bo to też jest teoria, prawda? Tylko, że w praktyce to się sprawdza, no dobrze. Ale czasami to nie działa. Kiedy należy to porzucić? No są takie przypadki. Takim przypadkiem jednym jest narcyz. Jeżeli macie za partnera czy partnerkę narcyza, no ja wiem, do czasu cały czas pracujecie nad sobą, wybaczacie, miłość jest najważniejsza, rodzina jest najważniejsza, prawda? To wszystko jest do czasu. Na narcyza, powiem wam szczerze, nie ma lekarstwa. Jest tylko jedno, zostawić go. Ja jestem zawsze za uzdrawianiem związków. Że każdy związek należy ratować. Oprócz związku z narcyzem. Jeżeli narcyz nie rozumie, raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, w końcu należy powiedzieć dosyć. Bo wtedy już przechodzimy w cierpiętnictwo. Nie możemy sami siebie karać. To jest tak jak nienawiść do samego siebie. I to jest taki przypadek wyjątkowy, kiedy mówię, że należy zostawić. Zostawić go z miłości. Trwanie w związku wcale nie jest oznaką miłości. Czasami jest oznaką miłości, jest pozostawienie kogoś. To jest tak jak z alkoholikiem. Pomóc jemu się obudzić. Żeby rąbnął czterema literami mocno o beton, o ziemię, o podłogę, żeby się ocknął. Tak samo należy postępować i z narcyzem, i z alkoholikiem. Nawet go zostawić. I to robimy z miłości. Kochać to nie znaczy, że tylko trwać przy kimś. Czasami należy zrobić coś po to, żeby go obudzić. Jeżeli się da obudzić, jeżeli się nie da obudzić, no trudno. To nie jest wasza decyzja, ani moja. Jak ja te związki, które znam, takie związek osoby z narcyzem, to są dla mnie ci partnerzy, ich są hardkorowcy, jak nazywam hardkorowcami. Jestem autentycznie pełen podziwu. I te osoby, co znam, to są najczęściej bardzo takie dusze obudzone, świetliste wręcz bym powiedział. Niektórzy bardzo. I decydując się na coś takiego, na taki związek, no to jest hardcore, to nie jest dla każdego. To przeciętny człowiek nie wytrzyma tygodnia. A hardkorowcy trwają latami w takich związkach. I z tego, co wiem, to najczęściej wiedzą o tym. Dokładnie wiedzą, na co się pisali, ale widocznie chcą przeżyć to. Związki to zawsze czasami zazdrościmy tych związków, prawda? Że ktoś ma taki wspaniały związek, my, że patrzymy. Ja wam dam taki przykład z mojego życia. No, trochę tam, jak widzę, że jak moja żona przychodzi z pracy i jest tam kwitnąca i busiaczki, ja mówię, cholera, to się pewnie żona w pracy nasłuchała od koleżanek swoich, o swoich mężach, nie? Jakie one mają tam problemy, no i zaczęła doceniać swojego.
To tak bywa. To tak bywa i wtedy od razu wiem i mówię, to co się nasłuchałeś pracy? No i przyznaje mi rację, no tak. No bo to dopiero, wiecie, kiedy poznajemy, co mamy, kiedy to tracimy, no. Jest taka prawda, no. A jak coś mamy, to się przyzwyczajamy, chcemy więcej, 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 więcej. Ale taka jest natura ludzka, no. Także należy docenić to, co się ma, a często nie doceniamy. Tu taka mała dygresja, jak to bywa, jak to czasami mnie taki wprawiał dobry humor, że mówię, no w końcu żona męża zaczyna doceniać. No ale tak jest. Oj, przepraszam, nutka tutaj, a nutka chce wyjść. Dobrze, nutka, już cię puszczam. I Sisi też chce wyjść. No idźcie, idźcie. O. Tak jak już jestem, to wam pokażę tutaj. Dzisiaj jest piękny dzień na zewnątrz. Tu już tam dalej słoneczko świeci. O, nutka sikora. Tej Sisi to prawie nie widać, ona jest taka szara. Ale Sisi już poszła na polowanie. Już ona, dla niej to jest polowanie najważniejsze. Chodź nutka, chodź do domu. No i tak, oni, nutka i Sisi mnie wytrącili z kontekstu, co miałem powiedzieć, a miałem powiedzieć o... O czym miałem powiedzieć? Z takimi na żywo, z ręki, bez przygotowania, bo nic nie zapisywałem, co mam mówić, to jest najtrudniej. A, już wiem. Czasami są takie osoby, które poszukują bardzo związku, prawda? A nie chcę absolutnie zauważyć, jakie one posiadają wady. Ja nie mówię o wszystkich, ale są takie, no rzadko się zdarza, ale są takie, które wady, które ewidentnie widać od innych. No. Ewidentnie widać od... Inni ludzie to widzą, tylko że ta osoba zainteresowana nie widzi. Wtedy przelewają swoją miłość na zwierzęta. Cierpią bardzo, jak tracą i też nie mogą zrozumieć, dlaczego oni tracą te zwierzęta. A to jest po prostu, cały czas jest lekcja. Jest cały czas lekcja jedna. Nie możesz otrzymać większej miłości niż tej, której jesteś w stanie stracić bez szkody dla własnej duszy. Nie ciała, ale duszy. Jeżeli jesteś w stanie wybaczyć, bez obrażania się nawet na Boga, na Stwórcę, na źródło, dlaczego ci zabiera, dlaczego tak jest okrutny dla ciebie. Bo to w ten sposób jest traktowane, jest rozumiane często, że to Bóg jest okrutny, Stwórca jest okrutny, że dlaczego ci nie daje to, czego chcesz. Tylko, że nie jesteś w stanie tego zrozumieć, że jakbyś otrzymał czy otrzymała to, co chcesz, to byś nie była w stanie stracić. Byś nie był w stanie stracić tego. Czyli byś znienawidziła, jakbyś straciła. A życie to nie są tylko takie piękne motylki i serduszka dookoła głowy, aureola. To nie jest to. To jest wszystko. To jest piękno, brud, smród. Serduszko też. Ale to jest wszystko. I mamy rozróżniać, co jest smrodem, co śmierdzi, a co pachnie. To życie nie polega tylko, żeby cały czas wszystko pachniało i piękne kwiatuszki były. To jest złuda. To znaczy, że wpadliśmy w uliczkę ślepą i że nas ego prowadzi. Będzie nam oczywiście to wszystko prezentowało, ale to jest ślepa uliczka. To nie jest to. Dobrze, dziękuję bardzo wszystkim za ten dzisiaj krótki, może nie krótki, ale taki po nocy o moich myślach, o moich przemyśleniach to na temat związku, bo do tej pory o narcyzach to jeszcze tak praktycznie nie mówiłem.
Ja sobie przypomniałem, że należy o tym powiedzieć. Nie jest ich tak dużo, ale są, zdarzają się przypadki. Dobrze, dziękuję bardzo. Do następnego razu.